Warhammer Fantasy Roleplay. Część 16. Śmierć na rzece Rejk. Po wydarzeniach w okolicy Grisenwaldu nasi bohaterowie zmierzają w kierunku Jałowych Wzgórz. Tak się złożyło, że musieli zawrócić rzeką Styr i powędrować w zupełnie innym kierunku. Jałowe Wzgórza są znane przede wszystkim ze zmieniającego się klimatu. Tutaj w każdej chwili może zacząć padać deszcz, a wichura, która zerwie się, potrafi łamać nie jeden maszt. I tak, sunąc w górę rzeki Styr, aż do miejsca, gdzie łączy się z samą Narn. Mówią, że w tamtej okolicy wszyscy ci, którzy są przysiągnięci chaosem, powinni zawrócić. A najbardziej znamienitym, jak i również znakomitym punktem wyznaczającym to miejsce są pradawne, starożytne megality. Mówią o nich, że potrafią kruszyć nawet najbardziej zimne serce, dosłownie, robiąc wrażenie na każdym, ukazując siłę dawnej wiary oraz wpływu druidów z tamtejszych okolic. I tak też, sunąc barką wraz z Józefem, wraz ze wschodzącym słońcem i budząc się powoli i wchodząc na pokład, nasi bohaterowie mogą dostrzec widok, który jest doprawdy niesamowity. Otoczeni przez bardzo wysokie skały, suną wręcz w drobnym przesmyku, który prowadzi właśnie do Jałowych Wzgórz. Rzeka Styr jednak powoli rozszerza się, a wam ukazuje się niebywały widok. 40-metrowe ponad olbrzymie megality z żłobieniami przedstawiającymi runy, najpotężniejsze, druickie, znajdują się przed wami, otwierając przesmyk, który prowadzi do dwóch wodospadów, miejsca owianego tajemnicami, miejsca, z którego będziecie w stanie udać się do Jałowych Wzgórz. Budzi was także podśpiewywanie Józefa i to, jak do was się odzywa. I tak już rzeką płynąć raz. O, moja mili się obudzili. Patrzaj to tam. To jest coś, co zapamięta się na długie lata. No, faktycznie. Piękne, ale ty mi lepiej powiedz, Józef. Do tych Jałowych Wzgórz to co, rzeką najlepsza droga? Etelka musiała tędy płynąć. Mogła udać się i drogami, ale one niebezpieczne. Te krainy przysiąknięte są przede wszystkim chaosem i zepsutymi istotami, mutantami, zwierzoludźmi. Powiedziałbym jeszcze, że może długouchymi, którzy kradną dzieci, ale ze względu na szacunek dla pana Kosa tego nie dodam. A rzeką tutaj będziemy dość bezpieczni. Klify mają po przynajmniej 10 metrów. Niech się tu nie zapuszcza. Wariat by tylko stał na klifach, co by spaść prosto w sam Styr i zniknąć pod taflą wody. Kos spogląda na szczyty tych klifów. Bo cały klimat, cała atmosfera, która go otacza, przypomina mu las i okolice, z której pochodził. Więc przymrużąc oczy, jakby na chwilę przenosi się do tego miejsca, z którego pochodzi i jest w stanie przysiąc, że za chwilę zobaczy gdzieś na szczytach rzeczywiście postaci swoich pobratymców. Elfy leśne, które z góry mogą patrzeć na tą przesuwającą się barkę. Ale w krainie pełnej chaosu, elfy, to nie do końca się gdzieś mu zgadza. Kos, jesteś z nami? Wyglądasz, jakbyś odpłynął.
Ja pewno sobie przypomniał, jak z obratymcami porywali dzieciaki. Co nie, Józef? A, matka mnie też straszyła, że jak nie będę zębów mył, to przyjdą elfy i mnie wezmą. Pewno wypatruje, co by jakieś wioski, ludzi. I tylko cap, dzieciaka i do torby. No, Kosie, co tam masz w tej torbie? Ty, Fred, trzymaj się burty. Bo jak rzeczywiście moi tutaj z góry popatrzą, to ciebie za dzieciaka wziąć mogą i chwila, moment, do lasu zaciągną. A ty dobrze wiesz, co takie elfy z dziećmi lubią robić. No, w sumie to nie wiem. Ja też stoję i patrzę na Kosa pytająco. Józef, widzisz, że zaciąga się fajką i unosi jedną brew, czekając na odpowiedź. Co ja wam będę gadał? Nie, opowiadaj, jesteś bardem, znasz się na historiach. Właśnie, co elfy robią dzieciom, Kos? Nic nie robią. Bzdury to tylko i bujda. Po prostu zabobony. Myślał, że jakąś ciekawszą historię ty wymyślisz. A znowu jakaś nuda od ciebie bije. Naciągnie, no masz tu, napij się, pociągnij łyko. Chyba rzeczywiście muszę się napić, bo na chwilę gdzieś myślami wróciłem do moich lat młodzieńczych. A powiem wam, że ja ze swoimi to tak tyle mam po drodze, co też mam kaszy naważonej i, jak to się mówi u was, piwa naważonego. Nie wszystko, że tak powiem, w młodości mi wyszło. Ej, Kos, coś ci jakaś melancholia łapie. No, chyba tak, chyba to te, jak tutaj to powiedziałeś, Józef, te monolity. Megality. Są dwa, więc mono to one raczej nie są. Jest ich więcej zresztą. One są tu w okolicy, ale te, to między nimi się przepływa. Legenda głosi, że co by jeżeli kto nosił zło w sercu, to czyści z niego. I fakt faktem muszę wam powiedzieć, że byłem świadkiem, jak jednego miotało jakby. Sam demon w niego wstąpił. Raz po raz. Dar się, jakby go co piekło. A potem ustało. Po prostu zdech. Ciekawe, jak działa to na elfy. No, zaraz się przekonamy, Józef, ale nie zdziwił się, gdyby nas tutaj całą naszą trójkę zaraz trzepać zacząłeś i tak mówisz, te megality taką moc mają, no. Bo każdy z nas ma tyle za pazuchą dobra, co wiesz. Wszystko w swoim czasie się okaże. Okaże się. Panie Iwo, pan coś do mnie mówił. Albo i nie. Pytałem wcześniej, gdzie tu jakieś najdogodniejsze miejsce będzie, żeby przybić. Przecież chyba do samych wodospadów nie dopłyniemy, tak? Jak to tu wygląda? A to się uda. Jak się nie uda, to na dwa uda, potem na trzy uda, potem mutacja i zdechło. Słuchaj, chłopie. Będziemy płynęli prosto. Tam jest niewielka mieścina i w niej się będziemy właśnie stołowali zresztą. Bardzo przyjemne miejsce. A jest i tam i karczma, więc będzie co zjeść i się napić. A mowa tutaj o bliźniaczych wodospadach, a koło nich znajduje się Unterbaum, które jest bardzo przyjemnym miejscem, a w Unterbaum mamy gospodę ryczące wodospady. Czyli mówisz, Józef, że w tej wiosce jedynej jest gospoda. Jedyna. Czyli Etelka, jak tędy wędrowała, to musiała tam zajrzeć. Albo przynajmniej przychodzić obok. Ktoś powinien coś wiedzieć. A myślę, że tak, co by nie było za bardzo możliwości innej. Chyba, że całkowicie ominęła tamtą okolicę, ale podejrzewam, że ktoś musiał ją widzieć. I będzie skłonny nam wskazać, co by gdzie ona miałaby się udać. I jakby nie patrzeć, to jałowe wzgórza są dość szerokie i ciężko by było sprawdzać całe, to bez sensu.
Tak przynajmniej mi się wydaje. No dobrze, no. Liczmy, panowie, że Stigmar będzie nas prowadził i wpadniemy na jej trop. Daleko jeszcze? Myślę, że dość szybko. Mam nadzieję, że te czarne chmury niczego nie wróżą. I kiedy powiedział to Józef, pojedyncze krople deszczu można było zauważyć na wodzie. Ale też zbliżyliście się na dostatecznie blisko potężnych megalitów, że poczuliście coś dziwnego. Uczucie tak, jakby powietrze drgało, było namagnesowane, a każdy metalowy przedmiot lekko wyrywał się ze, czy to pochwy, miecz, czy może inne przedmioty, które macie przy sobie. Szczególnie ty, Iwo, poczułeś, jak ostrze miecza, który zdobyłeś od wampira, rozjarzyło się, stało się ciepłe, nieprzyjemnie. Jednak nie paliło, ale było w tym coś niepokojącego. Dlatego poprosiłbym ciebie o test na siłę woli na poziomie 0. Mhm. Kiedy miecz zaczyna się jarzyć, ja ujmuję go w dłoń i wyciągam przed siebie z ponurym grymasem na twarzy, jak gdybym oglądał coś, co zaraz mogłoby mi urwać rękę, ale pomimo tego wszystkiego nie wypuszczam miecza. I na opanowanie, tak? Tutaj w tym wypadku jest to dokładnie sama siła woli. Sama siła woli. Jeden poziom sukcesu. Trzymasz miecz i w tej jednej chwili, kiedy jesteście już blisko megalitów, poczułeś niczym uderzenie wraz z biciem serca. Obraz. Kiedy ostrze to zatapiało się w ciałach wrogów wampira, w ciałach śmiertelnych, młodych wojowników. Z każdym kolejnym uderzeniem broń jakby stawała się ostrzejsza, jakby karmiła się ludzką krwią. Ta wizja z jednej strony przerażająca, z drugiej strony pokazująca straszliwą przeszłość tej broni, a jeszcze innej. Dająca ci pewną informację, to ostrze może być znacznie potężniejsze. Wy spoglądacie na Iwo i widzicie, jak trzyma broń, która wygląda tak samo. Jednak dla ciebie, kiedy trzymasz ją w dłoni, dostrzegasz, jak pulsuje niczym. Uderzające tętno, uderzające krew w sercu. Kiedy mijacie wodospady powoli, Iwo, efekt przestaje działać. Ale myśl pozostaje. Myślę, że wy możecie zauważyć, jak po pewnym czasie, w którym moja twarz nie wyrażała żadnych emocji, teraz pojawia się na niej niewyraźny uśmiech. Kącik ust lekko uniesiony. Dla wielu być może taka wizja i ten miecz byłoby powodem do przerażenia, do odrzucenia broni, którą skaził chaos. Ja jednak upatruję tym okazję do tego, by miecz, który być może czynił niegodziwość, mógł odpokutować. I nie jestem przekonany, że to, z czym miałem do czynienia, jest emanacją chaosu. Nie, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że to Stigmar wskazuje mi, jak najlepiej poradzić sobie z naszymi przeciwnikami. Krótki uśmiech i chowam miecz do pochwy, odwracając się w waszym kierunku i napotykając wasze spojrzenia. Co? Nie, co, tylko... Co się z wami dzieje, panowie, no? Ten gapi się gdzieś, ten miecz ogląda... No też mnie właśnie zdziwiło, że do miecza się śmieje. A wyobraziłem sobie, jak zatapiam go w ciele Etelki. Wiecie, co wam powiem? Chyba najlepiej, jak już dobijemy do brzegu i w knajpie siędziemy, piwa zimnego się napijemy. To miejsce nie do końca mi się podoba. Coś... Za dużo dziwnych
wspomnień i wizji na nas ściąga. Rzeczywiście, Józef, tak jak mówisz, jakaś stara magia, może to ten chaos, o którym opowiadałeś. A to nie chaos, to zapomniane historie, ale trzymałbym się mocniej burty. Mury robią się czarne, a deszcz zaczyna coraz bardziej zacinać. Przesmyk jest wąski, kamienie ostre. W każdej chwili mogłoby się coś stać. Stoicie na pokładzie i faktycznie płynąc tym, skądinąd mniej więcej około o 10 metrach szerokości przesmykiem, jednak pozostaje on w odczuciu drobny, ponieważ mierzące ponad 10 metrów kamienne zbocza, ostre, sprawiają wrażenie, jakbyście byli wręcz małą skorupką upłynącą i przytłoczoną przez to, co was otacza. Natomiast na rzece można dostrzec coraz więcej śladów, kropel deszczu. Wykonajcie test percepcji. Jest to test wymagający na zero. Dwa poziomy sukcesu. Ja też mam sześć poziomów sukcesu, a do tego, że mam talent, zauważasz niedostrzegalne szczegóły, to 7 poziomów sukcesu. Bo z tego, co rozumiem, talenty podbijają poziom sukcesu 1. Okej. To przypuszczam, że zanim wy cokolwiek dostrzegliście w oddali, to Kos już dużo wcześniej to zobaczył. Widzisz unoszące się zwłoki na wodzie konia. Napuchnięte, dość spore. One przyczepione są do pobliskich skał. Natomiast nad waszymi głowami możesz dostrzec stary, drewniany most, który jest w połowie zerwany, deski są zerwane. Ktoś, kto przejeżdżał, musiał właśnie spaść. Zaczepił się jednak, nie mogąc płynąć wraz z nurtem. Ciało zwierzyny. Możliwe, że też i właściciela. Zbliżacie się coraz bardziej. Józef natomiast odbija od tego miejsca, widzisz, Kosie, ponieważ skały są zbyt niebezpieczne dla jego łodzi. Wskazuje Józefowi i reszcie kompanów na te skały. Józef, trochę bliżej tych skał podpłyń. A po co? Cholera leży martwa i tak jej nie obudzimy, a dla łodzi to ryzyko. Nie ma co ryzykować życia. Tylko wariat by ryzykował. Podchodzę do burty, żeby się dobrze przyjrzeć temu miejscu. Wskazując też towarzyszom na ten zerwany u góry most. Ktoś miał pecha. A może przed kimś uciekał. Ktoś zerwał most. Zasadzka. Czy są tu jakieś bandy, Józef? Zbójcy? Nic mi o tym nie wiadomo, żeby tutaj ktokolwiek był. Krążą po okolicy różne historie. Jak wspominałem o mutantach, ale także i o istotach żyjących w mroku. I nie mówię to o mutantach, ale i innych. Mówię o wcześniej wspomnianych też zwierzoludziach. A tak to same bandy ludzi tutaj obawiają się, żeby zapuszczać się w tutejsze lasy. To zbyt ryzykowne. A poza tym to skrzywił się, a ty spoglądając pomiędzy skały dostrzegasz, że ciało leżące konia posiada siodło. Posiada siodło, jak i również znajduje się przytwierdzona torba, która unosi się na wodzie, cały czas obijając o pobliską skałę. Widać, że koń, a właściwie siodło, jest dość bogate, ale właściciela nie widać. Przesuń ta się. Widzicie? Torba. A w torbie co może być? No. Złoty pieniądz. Widzicie, jak Fred z takim wielkim bosakiem siłuje się, w tym momencie ma go w pionie. Zastanawiacie się, czy jak on go tak przerzuci przez burtę, czy ty drugi koniec nie wyrzuci jego. No ale póki co jest stabilnie, ale widzicie, jak podchodzi do burty i kiwa Józefowi głowy. No podpłyń jeszcze trochę, przecież nie sięgnę.
To ryzyko. Patrzaj na dokładnie, żebym ja nie rozbił się na czym, bo jak coś się stanie mojej berbeli, to ja nie omieszkam zażądać większej zapłaty. A jak co gorzej się stanie, to cholera. Widzisz, że przekręca pomału ster, a barka odbija. Jednak potrzeba waszej pomocy. On potrzebuje dwóch sukcesów w nawigacji. Jeżeli nie posiadacie tej zdolności, jest to test na czystą inteligencję. Ja mam nawigację, spokojnie. Ja mam nawigację, jest taki umiejętny. Każdy chyba ma umiejętność nawigacji, czy nie? Tak, ale możesz mieć ją wykupioną na przykład. Na ile? Tak. Na zero? Na zero. To mam jeden poziom sukcesu. To jeszcze potrzeba jednego. Ja jestem minus 7. Dobra, to ja spróbuję też. O, panie. 93 rzuciłem, czyli minus 4 poziom sukcesu. Ja tylko chwytam Freda za kamizelę, żeby... Jasne. Słuchaj, Fred, to pomału zbliżacie się do skał i w tym momencie gruchnęło, zatrzęsło całą berbeli. Nie zauważyłeś jednej ze skał, a twoi towarzysze wyraźnie też nie. Wykonaj test na swoją atletykę, czy utrzymasz się na burcie. Masz plus 10 ze względu na kosa, który cię przytrzymuje. No to jeżeli jest bonus od kosa, to właśnie mnie uratowałeś, przyjacielu. Jeden poziom sukcesu. Przytrzymał cię, a ty wyleciałeś za burtę, ale stoisz swoimi nogami na boku łodzi, przewieszony wraz z bosakiem, mając jedyną szansę na złapanie torby. Ze względu na to, że sytuacja jest trudniejsza, to poziom z minus 10 zmniejsza się do minus 20. I jest to test, myślę, że najsensowniej by było na pochwycenie, więc test na twoją walkę wręcz. Mam zdane, ale bez żadnego poziomu sukcesu. Jeżeli zdane, to jest wystarczające. Torba zaczepiła się w ostatniej chwili. Ciągniesz ją za sobą, a tylko się wciągasz Freda na pokład, a na samym czubku widzicie dyndającą torbę, którą szybko kładziecie na środku pokładu. Torba ma her. Przedstawia ptaka, ale nie kruka. Wygląda dość dziwnie. Trzyma w swoim dziobie oko. Józef nachyla się, także łypiąc na to. To herb tych Wittgensteinów. Cholera. Ja muszę lepiej to wyrzuć. Jak wyrzuć? Co by to może, jakieś przekleństwo albo... Cholera wie co? A co to jest za jedno? Lichtensteina. Wittgensteinowie, oni mają swoją siedzibę za dwoma wodospadami dalej. Wittgendorf się mieści, nazywa, a za nią jest olbrzymi zamek. Możliwe, że nawet go będziemy widzieli, jak wejdziemy na górę do Unterbaumu. Miejsce to owiane jest różnymi historiami, a sami mieszkańcy owego zamku i właściciele nieczęsto opuszczają jego mury. To wpływowi można władcy, ale za dużo to ja interesów nie prowadziłem nigdy w Wittgendorfie. To miejsce przyprawia o dreszcz. Niektórzy mówią, że w Wittgendorfie biedota znika z ulic, a później ich ciała można odnaleźć spływające z tirem. Myśmy aby nie płynęli koło tego Wittgendorfu? O, może wy i widzieli w sumie. Jak przepływaliśmy korytem zataczając w oddali na górskich szczytach. No było. Parownia jakaś, zamczysko. No to widzieli wy w takim razie. A, to wyobraź to sobie, że z tak dużej odległości można to zobaczyć. A co dopiero jak będziemy w Unterbaum. Olbrzymie. Straszliwe zamczysko budowane przez długie lata. Co więcej, myślę, że dowiecie się już w dwóch wodospadach. Na pewno Uta wam opowie więcej. Ona prowadzi gospodę. Jest także i nadzorczynią całej śluzy i okolic. Kurde.
Cholera, ta pogoda jest coraz gorsza. I faktycznie, łódź zaczyna coraz bardziej chybotać się na wodzie, a torba wciąż leży przed wami. No, zaglądam, co jest w środku. Odchylasz ją. W środku dostrzegasz, że znajdują się przegniłe już racje żywnościowe. Także i u dziwo wyciągasz kobiecą sukienkę. Możesz stwierdzić, że po wysuszeniu będzie się nadawała, a jest zrobiona całkiem porządnie. Ale oprócz tego, zawinięte w naoliwioną skórę, znajduje się tam pakunek. Jest zapieczętowany znakiem, przedstawiającym czerwoną koronę. Kiedy rozchylasz go, w środku można zobaczyć przybliżoną mapę Imperium z zakreślonym obszarem w jałowych wzgórzach oraz, o dziwo, miejscem, które już minęliście, obserwatorium, tam, gdzie były krasnoludy. Jest to ona opisana jako obserwatorium Dagmar Wittgenstein. Mapa sama jest podobna do dokumentów, które znaleźliście w wieży Telki. Jedynie, co ciekawe, jest tutaj zaznaczone obserwatorium, jak i również jakiś punkt na jałowych wzgórzach. Prócz tego w środku znajdujecie także i nietypowy przedmiot. Jest to klucz, ale wykonany z jakiegoś czarnego stopu. Mieni się lekko różnymi kolorami. Tak jakby nie był to kamień, którego znacie, albo stal. Jest to dziwne. Pochłania też światło. Widzieliście coś takiego kiedyś? Nie mam pojęcia. Dziwne to. Wyciągam miecz i szturcham to końcem miecza. To metal? Wygląda jak metal. Możliwe, ale chyba jest wykonany z czegoś innego. Pierwszy raz widzicie coś takiego. Józef rzuca. No mówił wam. Lepiej to wyrzucić. Jakie przekleństwo nam przyniesie. To zawsze zdążymy zrobić, ale tu się zgadzam z Józefem, że nie podoba mi się to. Wrzuć to, Fred, aby do torby z powrotem, a my chodźmy. Porównamy tą mapę z mapą, którą mamy. Patrz, Józef. Co to za pół? Wiesz, co to może być? Tu wieża, tu rzeka, a ten? I stukam dwa razy palcem o mapę. Ja nie wiem, ale powinni wiedzieć, Winterbaum znają okolice. Jest trochę posługiwaczy, jak i również przeszukiwaczy, jak i myśliwych. Oni co będą wiedzieć, a jeżeli nie oni, to starszy wioski, Worszter, powinien co powiedzieć. Chyba, że może i Korobret coś powie. Korobret to kapłan w tamtym miejscu. Ale wszystko się okaże. Świetnie. Bardzo dobrze, to płyńmy, Józef. Da się jakoś ostrzej? Myślę, że tak. I kiedy powiedział te słowa, na niebie można było dostrzec, jak zostaje ono przeszyte piorunem. Światło rozchodzi się po okolicach, chwilę później grzmot. Przesmykiem, którym płyniecie, zostaje jeszcze bardziej wzmocniony i uderza w wasze uszy potężnie. Deszcz zaczyna padać potężnie. I tak rzęsisty deszcz otacza was. Barka miota się na lewo i prawo, a Józef przytrzymuje ster tak, żeby utrzymać wszystko w dobrej pozycji. Płynęliście tak już od mniej więcej 3 godzin, a Józef powtarzał, że już za chwilę za załomem będziecie w ryczących wodospadach. Mogło to was już irytować coraz bardziej. Wylewając kolejne kubły wody, jak i również wrzeszcząc co chwila, by wskazać odpowiedni kierunek. W końcu ciemności z pomiędzy mgły dostrzegacie zatokę. A dwa gigantyczne wodospady, z których spada woda, znajdują się po wschodniej, jak i zachodniej stronie.
natomiast olbrzymi pomost, przy którym w tej chwili mieści się jedna inna barka, jak i także łódź, są przycumowane. Józef zaczyna zmierzać w tamtym kierunku. Ciężko cokolwiek dostrzec więcej. Drze się do was. Niech to poświeci latarnią! Musimy to widzieć jak najlepiej, co bym mógł spokojnie zacumować. Ja podnoszę latarnię i przyświecam mu. Łódź przybija coraz bliżej, a tylko się musisz zeskoczyć, by złapać linę i przewiązać ją przy przystani. Wykonaj test swojej atletyki. To jest test na zero. No i dobrze, że na zero, bo zero poziomów sukcesu, ale zdany. Przeskoczyłeś. Czujesz, jak drewniany pomost jest bardzo śliski i o mało nie wywróciłeś się. Złapałeś linę i przewiązałeś ją jedną, drugą, trzecią, a barka zostaje przyciągnięta. Twoi towarzysze pomagają, a wy schodzicie. Stając na pomoście i widząc, jak nad wami znajduje się w tym momencie 10-metrowa skała, a na jej zboczu mieści się drobna alejka, która jest osłonięta przez stalowy łańcuch. Tak, żeby można było, przytrzymując się go, przejść na górę. Józef wskazuje, naciągając mocniej kaptur. Musimy iść na górę! Tam znajduje się Unterbaum, jak i również ryczące wodospady. Będziemy mogli chwilę odpocząć. Spojrzał w kierunku barki, zmrużył oczy, a wy dostrzegliście, że barka ma wyraźnie zdobienia straży aldorfskiej. Strażników rzecznych. Co ich tu przywiało, to ja nie wiem. Przyniósł wzrok potem na łódź, która znajduje się obok. Widzicie, że łódź jest bardzo bogata. Typowa, należąca zapewne do jakiegoś magnaty. Ale co by tutaj robił? Dziwne. Dobra, uwijajmy się z tym, bo leje na łeb. Z gospody światło bije. Wolę tam być dużo bardziej niż pod tym przeklętym niebem. Józef, co tu trzeba jeszcze zrobić? Gotowe wszystko? Zostawcie mnie już, ja sobie poradzę. Idźcie na górę. Powiedzcie, że od Józefa, gdyby Juta robiła problemy. No, nareszcie się weźmie do roboty. Dobra, chodź Fred, bo Jezu, kapie mi za kołnierz. No jak leje, to i za kołnierz kapie. Co ty? Coś, panowie, dziwnie się zachowujecie. Może to miejsce, nie wiem. Im szybciej je opuścimy, tym lepiej. No i ruszam w kierunku gospody. Zaczynasz iść w kierunku gospody. Jednak zanim wchodzicie na górę, wykonajcie we trzech test percepcji. To jest test wymagający na minus 20, czyli właściwie to jest test trudny. Jeden poziom porażki. Ja dużo poziomów porażki i pech. Ja dużo poziomów sukcesu i bez pecha. 4 poziomy sukcesu. To wy dwaj, całkowicie ignorując wszystko i zaciągając kaptury, idziecie, by jak najszybciej znaleźć się na górze. W pewnym momencie orientujecie się, że Kos lekko zwolnił i przygląda się czemuś. Kosie, widzisz, że pod pomostem, na skałach, coś jest opijającego się. Patrzysz i widzisz, że znajduje się tam kapelusz z piórem. Kapelusz bardzo bogaty. Nawet ma jakąś broszę przyczepioną. Wydaje się, że taki przedmiot to nikt by nie omieszkał przygarnąć, a z drugiej strony ten, kto go zgubił, to raczej szaleniec. Piękny kapelusz, jakby nie patrzeć. Fred, tam też coś do wyłowienia jest. Patrzaj, no, pod pomostem. Ale bosaka nie mam, a ręką nie sięgnę, no co ty? No, trzymam cię, no, nachylisz się. Dobra, ale jak mnie wrzucisz do tej wody, to patrzę na ciebie groźnie, z niewypowiedzianą groźbą. Dawaj, tylko trzymaj mnie mocno.
No i trzymam Freda, próbuję, jak się tam wychylać, trzymam go za nogi, żeby nie fiknął kozła do... Jasne. To wykonaj, Kosie, test na swoją krzepę, ale masz do tego testu plus 20. Na siłę, tak? Mhm. Plus 20? Tak. To 3 poziomy sukcesu. Jasne. Ale ci mam. Czujesz, Fredzie, jak kos bez problemu cię przytrzymuje, a ty nachylasz się pod pomost. Wyciągasz swoje ręce i pochwyciłeś, wyciągając przemoczony, sporych rozmiarów z rondem kapelusz, który zwieńczony jest srebrną broszą z ametystem. Wyciągnąłeś go. Taki kapelusz jest warty naprawdę sporo, a pióro jest bardzo ładne. Co to jakiegoś nietypowego ptaka. Jednocześnie w tej samej chwili, Iwo, poproszę ciebie o test na atletykę, bo miałeś krytyczną porażkę w swojej percepcji. Nie. Jest to test wymagający, na zero. Nie. Minus 3 poziomy. Słyszycie nagle, jak coś chrzęstnęło i spoglądacie do góry i widzicie, jak mniej więcej w 1/5 drogi jest Iwo. I w tym momencie łańcuch oderwał się od ściany, a on osunął się, spadając w dół i prosto do wody z potężnym chluśnięciem. Patrzycie, jak wyłania się z wody. Jest cały przemoczony. Iwo, nosisz się na tej wodzie. Deszcz siąpi. Woda jest lodowata. Jest naprawdę straszliwie zimna. Czujesz, jak całe twoje ciało drży? Dopisz sobie stan zmęczenie na jednym poziomie. Noż, kurwa. Iwo, no ale... To trzeba było powiedzieć wcześniej, zanim myśmy się tu gimnastykowali z kosem. Drugą rękę jeszcze wolno ma. Mogłem ciebie też przytrzymać, no. Ha, 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 bardzo śmieszne. Rzucam półgębkiem, odwracając się i brodząc w kierunku brzegu. No ja pierdolę, tak już... Tak niedaleko karczmy. Prawda, prawda, no. Chodź, chodź. Osuszysz się u góry przy kominku. Ignoruję wszystkich. W tym momencie moja mina jest jeszcze bardziej pochmurna niż niebo nad nami. No i teraz najprostszą drogą kieruję się w kierunku drzwi do gospody. Nigdzie nie skręcam, nigdzie się nie oglądam. Chcę jak najszybciej znaleźć się przy kominku. Nie zastanawiając się, wchodzicie na górę. Po mniej więcej 8 minutach znaleźliście się na samym szczycie klifu. Patrząc pod siebie i widząc, jak naprawdę pięknie wygląda zatoka, mimo że skąpana jest w potężnym deszczu. Ciężko jednak zauważyć to, co znajduje się daleko za tutejszym lasem. Natomiast koło was, dosłownie na wyciągnięcie dłoni, droga prowadzi do kilkunastu zabudowań. Jeden jest szczególny. Jest to karczma, która ma 3 piętra. Jest naprawdę olbrzymia i zabudowana w kamieniu. Widać, że ze środka bije światło, a deszcz, który zacina, tylko zniechęca was od dłuższego stania na zewnątrz. Jednocześnie też słyszycie szczękanie zębów Iwa, kiedy zmierzacie w kierunku karczmy. Jak tylko dosięga was światło... paleniska ze środka, drzwi z hukiem otwierają się, a w nich staje kobieta, która nie ma jednego oka, ma opaskę. Widzicie, że jest mocno zbudowana, ma na klatce piersiowej skórznię, na pierśnik skórzany, ma także i karwasze i w tym momencie opiera rusznicę o drewniany szyld, który... wyrasta z ziemi, właściwie jest oparty na takim patyku, można by było tak to ująć. Ona opiera tą rusznicę, spogląda w waszym kierunku i ma bardzo zadziorny wyraz twarzy. Jednocześnie też jej oko mocno was ocenia. Kogo do cholery tam niesie o takiej porze? Znajomymi Józefa jesteśmy. Przewoźnika rzecznego. Znasz takowego? Czyli przywozicie to, co jest mi winny? Co? A jeśli winny jest tobie pieśń o tej paskudnej porze i dobrą pogawędkę,
to i tak. Przynosimy to ze sobą. Ona patrzy na ciebie, Kosie. Wykonaj test uroku. Wymagający. Uroku charyzma, zakładam, że to jest. Tak. 4 poziom porażki. Tak. Józefa, to wejdźcie do środka, uśmiechnęła się, wskazując wam próg. Wejdź, ta wejdź, ta kochani. Widzicie, chłopaki, jak kot załatwi, to załatwi, no. Aha. Rzucam jedynie półgębkiem, dalej wściekły i przemoczony, i wyprzedzając wszystkich dziarskim krokiem, przekraczam próg. No, miejmy tylko nadzieję, że znajdzie się jakieś miejsce przy palenisku. Chodzi drugi Fred, tylko się natomiast na końcu spoglądając na kobietę. Kiedy zrównujesz się z nią, ona zatrzymuje się swoją dłonią i patrzy na ciebie. Czy mogę jaśnie pani służyć? Co chowasz pod tym kapturem? Zdejmuję kaptur, odsłaniając odrastające włosy, które zciąłem dawno temu w Bogenhafen. Jesteś elfem. No, jest to jedna z tych rzeczy, które bardzo ciężko jest mi ukryć. Elfie, zapomnę o tym, co Józef jest winny. Wyglądasz interesująco. Podobasz mi się. Kurwa, aż mowę odjęło Kosowi. Och, jaśnie pani, toż to zaiste komplement słyszeć takie słowa. W moim wieku jeszcze tutaj, jeśli jestem w stanie na kimkolwiek zrobić jakiekolwiek wrażenie wyglądem, a nie moim śpiewem i sztuką, to cieszy mnie to bardzo. To wspaniale. Wejdź do środka i twoi towarzysze, jak i ty, możecie napić się, nie płacąc dzisiaj. Ale pod jednym warunkiem. Ale o tym porozmawiamy później. I wepchnęła cię do środka, zatrzaskując drzwi za wami. Ja się nachylam do Iwa i mówię, ty, jemu dalej się wydaje, że jego śpiew jest jego największym atutem. No co zrobisz? A tak właściwie to myślisz, że co jest jego największym atutem? No, chyba my. No, widzisz, że mój kiepski humor właśnie prysł, kiedy parsknąłem śmiechem. Coś w tym jest, coś w tym jest. Patrz. Pali się w palenisku. Nawet się coś chyba gotuje. Chodź, siądziemy bliżej. Mówiąc te słowa, rozglądacie się po wnętrzu. Widzicie, że na ścianach poprzybijane są skóry zwierząt. Można dostrzec także, że są tutaj poprzekrzywiane różnego rodzaju obrazy, ale niezbyt ładne i jest ich tylko kilka. W rogu pomieszczenia znajduje się wypchany niedźwiedź. Natomiast to, co jest najbardziej charakterystyczne, to olbrzymi gar, który mieści się na środku przy palenisku i cały czas bulgocze. W jego wnętrzu można dostrzec, że znajduje się zapewne jakiś gulasz. Ale oprócz tego, z boku pomieszczenia siedzi grupka 5 strażników. Mają dość posępne miny. Widać, że jakby byli czymś zdenerwowani i coś im bardzo, ale to bardzo się nie podobało. Wśród nich jest sierżant, pozostali natomiast są zwykłymi trepami. Kiedy weszliście do środka, popatrzyli na was, ale chwilę później wrócili do rozmowy. Mieli chyba dość istotną dyskusję, ale mówią bardzo cicho. Oprócz tego w pomieszczeniu znajdują się 3 kobiety, które ubrane są bardzo bogato. Widać, że jednak ich ubrania są lekko podniszczone zębem czasu, co daje świadectwo tego, że mimo bogactwa to musiały one zostać kupione jedne te suknie, które one noszą. Też przyglądają wam się, ale w odróżnieniu od strażników nie opuszczają wzroku, tylko wpatrzone są, jak 3
sroki. Jedna ruda, druga blondynka, a trzecia o czarnych włosach. Prócz tego za szynkiem możecie zobaczyć olbrzymiego mężczyznę, mierzącego prawie 2 metry wzrostu, mocno zbudowanego, który przygląda wam się oceniająco. Właścicielka kładzie rusznicę na szynku i spogląda w waszym kierunku. No, panowie! Czego chcecie się napić? Coś ciepłego. Grzańce jakiegoś. Psie licho. Przemokłem, przemarzłem. Rozgrzałbym się. To rozbierz się, a ja wezmę i ogrzeję twoje ubranie. Na polenisku. Nie ma problemu. Tylko... Dla przyjaciół Józefa wszystko. Tylko Iwo, wiesz, nie przeszarżuj z tym rozbieraniem. Dobra tam. Ściągam płaszcz. Naprawdę ciężki i kapiący wodą. Spoglądam na chwilę na ubranie, na właścicielkę, jakby nie wiedząc, czy dać jej go, czy powiesić samemu. W końcu decyduję się go zawiesić na jednym z krzeseł, które stoi dosyć blisko paleniska. Ściągam kapelusz, ściskam go parę razy, wykręcając kropelki wody. Padają między szczeliny w drewnianej podłodze. A do tego picia jeszcze, to byście coś dobrego dorzucili do jedzenia. Bierzcie sobie z garnka. Talerze są o, tutaj do wzięcia i rzuciła na szynk. Dobrze więc. Zajmij się nimi. Ja udam się odpocząć chwilę. Teo się panami zajmie, jak i również i panami, jak i paniami. Gdyby coś się działo, będę u siebie. Wzruszyła ramionami i odeszła. Nakładam sobie do miski. Z dna, gęsto. Po czym bez słowa przysiadam się do pustej ławy, która jest w miarę niedaleko miejsca, w którym siedzą strażnicy. Zwróciłem uwagę na to, że rozmawiają ze sobą. Może uda się złowić. O czym rozmawiają? Przysiadłeś się. Nadstawiając ucha i przysłuchując się tego, o czym oni mówią. Szepczą, więc ciężko usłyszeć. Dlatego wykonaj test na nasłuchiwanie. Na poziomie 0. Okej. Wiesz co? Nie wyszło mi to. No to spróbuję użyć punktu szczęścia. Oj, to w tym momencie się udaje na jeden poziom sukcesu tylko. Rozumiem. Słyszysz mniej więcej takie zdania. Powinniśmy się stąd już zabrać. Wezwali nas, bo chcieli pomocy, ale tego do cholery nie da się rozwiązać. Przydałby się choćby kurwa jakiś kapłan albo, ja nie wiem, łowca czarownic, ktokolwiek. My musimy stąd spieprzać, co by się tylko nie dowiedzieli. Zapamiętajcie, w notatkach wypisujemy, że przejście było zawalone. Odradzamy komukolwiek tam się udanie. Jest to zbyt niebezpieczne. Zagraża to życiu. I tak też spiszemy, że Uwe został przybity skałami podczas wybuchu. Wszyscy zrozumieli? Wszystko jasne? Dobrze. Zapomnijcie to, co widzieliście. Iwo. No, siadaj. Słyszałeś? Kiwam głową, nic nie mówię. Wyglądają na zdeterminowanych, żeby pary z gęby nie puścić. Może można by coś na tym zarobić. Myślę, że oni muszą myśleć, że jesteśmy ich wybawieniem. Trzeba by było zrobić tak, żeby dowiedzieli się, że łowca czarownic przybył do miasta. Dobry wieczór, panowie. Jak mija wieczór? Trochę mokro. Mogłoby być cieplej. Spoglądam w waszym kierunku na oko może 18-19-letnia kobieta ubrana w przesadzistą suknię, która jest w wielu miejscach ubrudzona i poszarpana.
Jej długie blond włosy, loki są dość sponiewierane, a twarz w kilku miejscach otarta i można dostrzec stare ślady siniaków. No, witaj, panienko. To dosiadła się, bez słowa. Może chcieliby panowie spędzić milej ten wieczór? Ja wraz z moimi koleżankami akurat jesteśmy w dość opłakanym stanie. Przykra sytuacja, bo nawet nasze ubrania zostały naruszone. Ledwo z życiem tutaj dotarłyśmy same, prowadząc naszą łódź, która jest zniszczona. Niestety nasz... widzicie, że szuka słów. Za bardzo nie umie się wysłowić. Nasz najemnik, którego wynajęłyśmy, żeby nas tutaj doprowadził, niestety podczas burzy wpadł do wody. No i teraz szukamy kogoś, kto pomógłby nam dostać się do Wittgendorfu. Tak. Mówią panienki, że łódź macie i same ją prowadzicie? No niestety nasza droga Łucja starała się na ile mogła, ale co to za kapelusz? Znaleźliśmy w porcie pod pomostem. Pływał, tośmy wzięli. Znalezione, nie kradzione, prawda? Prawda, Kos? Wszędzie tak mówią, jak imperium długie i szerokie. Witam, panienki. Kozilo. Do usług. To moje dwie przyjaciółki, ale one na razie dość niepewne, żeby podejść. Łucja oraz Róża. Ja natomiast jestem Alicja. No, śmiało, śmiało. Zaproście je do nas. Nikt tutaj nie gryzie. Ani Kos, który się już przedstawił, ani Fred, pokazuje na Freda, a ja krzywdy nie zrobię. Iwo Kepler, łowca czarownic. Rzucam kapkę głośniej, akcentując moją profesję. Łowca czarownic. Tak, ale po godzinach. A poza tym to tylko czarownice muszą się go bać. Wiecie, jak to panienki jest. Rozumiem, że tylko sam kapelusz był w wodzie. A co jeszcze by miało być poza kapeluszem? Nie wiem, bo słyszałem, że ostatnio dużo osób padło do wody. Tak. My zaraz dołączymy, ja porozmawiam z koleżankami i zaraz dołączymy. Widzicie, że ona wstała, skinęła głową i widzicie, że nerwowo odchodzi. Natomiast w tym samym czasie strażnicy patrzą w waszym kierunku. Najbardziej patrzy jednak sierżant, który podnosi się i powoli podchodzi. Mężczyzna jest w średnim wieku. Ma bujny, lekko siwy włos, zaczesane włosy do tyłu z dużymi zakolami. Ma zmęczone oczy. Ubranie jest jakby lekko za duże na niego, a może po prostu w ostatnim czasie bardzo schudł. Ma podkrążone oczy. Jak już wspomniałem, widać naprawdę bardzo, bardzo to zmęczenie. Dobry wieczór. Witajcie, panie. Zrobiliśmy co? Nie, panie. Łowca czarownic, mówicie. Tak się składa. Widzę, słuch dobrze działa. Powiem, panie sierżancie, że najlepszy łowca czarownic po tej stronie rejku. I zapewne jedyny. Mało kto się tutaj zapuszcza. Naprawdę mało. Mało? A. Jesteśmy ostatnim oddziałem aldorskim, który jest tu w okolicy. O, ciekawe, ciekawe. A długo stacjonujecie? Mniej więcej od roku. Od roku.
Siadajcie, panie sierżancie, siadajcie. Napijecie się może. Opowiadajcie, co tu słychać. Widzę, że okolica pochmurna. Wita nas nieprzyjemna pogoda, no trudno. Tak, niestety. Nieszczęścia chodzą parami, jak to się mówi. Ale zanim... Nazywam się Kruger. To moi ludzie. Stacjonujemy tutaj w okolicy, spływając i pilnując, co by zwierzę ludzie i mutanci nie stanowili problemu. A to chwali się wam, chwali. Właśnie rozmawialiśmy, by sporządzić raport. No to może i pana zainteresuje, a może to i z pana sprowadziło, ale mniej więcej niecały miesiąc temu na jałowych wzgórzach doszło do wybuchu. Mieszkańcy wioski widzieli to. Ale wybuchu? Kopalnię tu macie? No właśnie nie. W okolicy jest trochę tuneli podziemnych. To jeszcze pozostałość dawnej wiary. Kopce. Wiecie, stare kurhany. Jeden z nich eksplodował. Ale jak to eksplodował? Dobre pytanie, nie mam pojęcia jak. Istotne natomiast jest to, że mieszkańcy od pewnego czasu informowali nas o tym, że słyszą dziwne dźwięki. Po nocy słyszą, jak coś im po dachu chodzi. Więc przypilnowaliśmy okolice, ale niczego nie widzieliśmy. Pod naciskiem szczególności starszego wioski, tutejszego, poprosił nas, żebyśmy udali się do jałowych wzgórz. Niczego nie odnaleźliśmy. Poza jedną istotną rzeczą. Tej nocy, kiedy wracaliśmy z patrolu, piorun uderzył w przesmyk. Kamienie trzasnęły i spadły, gruchocząc przejście. Jedyne do jałowych wzgórz przejście bezpieczne. Zginął mój człowiek. Więc nie wiem, co przywiało was, panowie, ale w tej chwili gruzowisko jest dość spore. Zanim komukolwiek by się udało to odgruzować, podejrzewam, że potrzeba wielu rąk do pracy, a takich tutaj nie mamy. Jak i również ciężkich godzin pracy, a może i dni. Tegoż nie wiem. Mamy plan udać się do Aldorfu i poinformować i ściągnąć odpowiednich ludzi. A na tę chwilę myślę, że uraczyć się miodem, strawą, ogrzać się, a o poranku zawrócić i udać tam, skąd się przybyło. Mm-hmm. No i co? Podejrzewacie, że ten wybuch to jakieś czarostwo? Bo nie do końca wiem, czemu miałoby mnie to zainteresować. Panie Kruger. No, jak nie interesuje, to myślę, że nie ma co budzić pańki. Moim zdaniem nie ma to większego znaczenia. Nie powiedziałem, że nie interesuje. Zapytałem jedynie, dlaczego wy uważacie, że powinno mnie to zainteresować. Ktoś zniknął, ktoś zginął. Panie Kruger, pan coś tu chyba ukrywa. Nie, w żadnym wypadku, panowie. Mieszkańcy, jak powiedziałem, słyszeli głosy, dźwięki, ale poza kilkoma myśliwymi nikt nie zniknął, a myśliwi co jakiś czas ginęli od zawsze. Okolica niebezpieczna. Nie wiązałbym tego ze sobą. Ot, raczej informuję panów, że tutejsi mieszkańcy mogą trąbić o problemach i siać pańkę. Wziąłbym na powściągliwość w tym wszystkim. Po prostu. Dobra rada to zawsze w cenie, panie Kruger. A powiedzcie mi, może ktoś niedawno przybył w te rejony? Może ktoś, kogo nie znacie, albo ktoś, kogo znacie? Kobieta może. Zmrużył oczy. Nie tak często jesteśmy tutaj. Kobieta. Coś szczególnego? Kobiet tutaj często pojawiały się pojedyncze. Jak choćby tamta trójka. Nie. Jakaś cecha szczególna? Coś wyjątkowego? Blondynka. Atrakcyjna, można by rzec, choć nie chciałbyś stać do niej plecami, że tak powiem.
Rozumiem, co masz na myśli. Podoba mi się ten dog rozumowania, bo faktycznie, jak mówisz tak precyzyjnie, to także taką kobietę, na której zawiesiłbym oko, widział ja. Była. Miała dość charakterystyczną urodę. Przybyła z człowiekiem jakiś czas temu. Wygląda jak młokos, całkowicie do niej nie pasował. Rozdygotany jakiś. Wyglądał trochę jak student. Żak może. Pytali o Wiktora. Co za Wiktora? Wiktor mieszka na samej górze. Przy wodospadzie ma swoją chałupę. Szaleniec. Tak go nazywają. Wynalazca. Medyk. Szarlatan. Może on wam coś więcej powie. Ale życzę miłego wieczoru. Ja dopiłem swój miód, a moi ludzie złożyli raport. Chwilę. Pora odpocząć. On wstaje już, patrzy na ciebie. Skoro żeście już temat wywołali, to ciekawy jestem, skąd ten wybuch. Może faktycznie jakieś niecne czary albo alchemiczne zakazane receptury dekokta wybuchły. Wyciągam mapę, tą czystą, bez naniesionych żadnych punktów. Rozwijam ją na stole. Gdzie to doszło do tego wybuchu? On widzi, że palcem rysuje mniej więcej okolice. Gdzieś tu. Okej. Czy to jest w jakiejkolwiek odległości albo pokrywa się z tymi punktami, które mieliśmy na tej nowej mapie z zaznaczoną wieżą obserwacyjną? Tak. Pokrywa się. Dziękuję, sierżancie. Może faktycznie trzeba będzie rzucić na to okiem. Czy jakby co możemy na was liczyć? Ilu macie ludzi w garnizonie? Spojrzał po swoich ludziach. To wszyscy. Ale jak tylko poranek udajemy się do Aldorfu. Potrzeba więcej ludzi. Nie będziemy marnowali czasu, a zresztą i tak. Mamy swoje obowiązki. Patrolujemy okolice. Jasne. No nic, zostawmy to na razie, tak. Jeżeli zmienię zdanie, to odnajdę was. Dobrej nocy, panowie. Wierzę, odwrócił się i ruszył do swoich ludzi. Dał znać im i wszyscy wstali, wychodząc na zewnątrz. Natomiast w tym czasie do was podchodzi właścicielka, która pojawiła się jakby znikąd. Oparła o stół, popatrzyła na was i w końcu zatrzymała wzrok na kosie, podając mu kubek. To specjalnie dla ciebie, mój drogi. Panowie życzą sobie coś jeszcze? Dostaniemy jakiś pokój. Karczma widzę olbrzymia. A sięgnęła do pasa, odpięła klucz, położyła. Tak? Świetnie. Czy jakaś balia z ciepłą wodą? Jak sobie pan łowca życzy? Balia będzie. Jedna, dwie, trzy. No. Panowie, macie ochotę na kąpiel? Ja to bym się wykąpał. A może z dziewkami jakimiś? Ja spoglądam w tym momencie mimochodem na te trzy dzierlatki, co tam siedziały w kącie. Siedzą dalej, poszły gdzie? Patrzysz, to widzisz, że siedzą i dyskutują bardzo zażyle. Przepraszam, panie, ale my wraz z przyjaciółmi udajemy się do łaźni. Być może zechciałyby panie się do nas przyłączyć, moglibyśmy porozmawiać o interesach. I na dobicie tego wszystkiego takiewka brzdękła teraz, rzucona przeze mnie, upadła na stół. One, niczym właśnie wspomniane sroki, poderwały się i uśmiechnęły. Jakby to je w pełni przekonało. Myślimy, że wieczór z wodą i panami będzie doskonały. Zaśmiały się i podeszły bliżej. W tym samym czasie właścicielka Astrid spojrzała po was.
Dwie duże balie dla panów i pań. Oddzielna balia dla pana. I spojrzała w kierunku Kosa. Będzie w pokoju obok. Nie ma tu dyskusji. Odwróciła się i odeszła. Ja biorę ten kubek, który ona zostawiła przede mną i tak piję zapatrzony w nią. Czy ona, jak ona wygląda? Wygląda zgrabnie. Mimo też mniej więcej tak na oko 30 paru lat, jest w bardzo dobrej formie fizycznej. Mimo na pierwszy rzut oka pewnych ułomności, kobieta ta jest pociągająca. Widać, że ma charakter, jest pewna siebie, ma pewien sznyt, można by było to tak ująć, wojskowy. Oprócz tego jej wzrok jest przeszywający i powodujący, że musi mieć wiele tajemnic. Jak wybiera kogoś, nie ma innej możliwości dla ofiary, o ile tak można by było ciebie nazwać, Kosie. Jednocześnie też masz w pamięci to, że Józef był jej coś winny. I kiedy pociągasz łyk, czujesz, że są to zioła, które bardzo szybko cię rozgrzewają, połączone także z alkoholem. Dają kojące uczucie. Rozpoznajesz je i jest to bardzo dobra mieszanka, która tak naprawdę jej celem jest bycie afrodyzjakiem. A oprócz tego, gdybyś może nie uciekł myślami, mógłbyś stwierdzić, że to dość dziwne, że minęła godzina, a w karczmie wciąż nie ma Józefa. Ale że twoje myśli zaprząta zupełnie co innego, nawet o tym nie pomyślisz. Iwo, jedno ci powiem. Podoba mi się ta karczmarka, pomimo braku oka. Patrzę na Iwo, pociągając kolejny łyk i czując, jak rozgrzewa mnie od środka, a w głowie zaczyna się trochę kręcić. Jest w niej coś, może ten sposób, w jaki na nas patrzy i ten taka pewność siebie. Nie dołączy do was, do tych bali, ale jest jedna rzecz, która mnie jedynie trochę martwi. Coś tutaj wszystko nam jakoś za łatwo przychodzi. Karczmarka częstuje mnie alkoholem. Dziewczyny chcą wskakiwać do bali. Ciepła woda pojawia się znikąd. Ach, może po prostu wróciła do mnie ta melancholia z łódki i pociągam wielki haust z kubka. Pociągnąłeś łyk. Cóż, można by powiedzieć, że czasem los uśmiecha się do strudzonych podróżnych, jednak masz rację, Kosie. Trzeba być ostrożnym. Jeżeli dane nam będzie skosztować troszkę słodyczy tutejszej karczmy, czemu nie? Ale nie podobają mi się ani ci strażnicy, jeżeli mam być szczery. Ani nie podoba mi się szczególnie pani gospodyni, która wyraźnie ostrzy sobie na ciebie pazurki. Proponowałbym uważać, co wkładasz palce, Kosie. No i dobrze, że ci się nie podoba, bo akurat mi się podoba. Więc nie będziemy mieli tutaj żadnego konfliktu interesów. Że jak dla mnie, Kosie, i mówię to z pełną powagą, nie zapomnij sobie włożyć sztyletu gdzieś na dno bali. Będę miał to na uwadze. To się można pociąć. Ty zwariowałeś? Lepiej se tyłek skaleczyć, niż się później dusić, jak ci krew krtań zalewa. Lepiej se tyłek skaleczyć, niż fiuta stracić. No. Będę miał to na uwadze i pociągam jeszcze jeden łyk z tego kubka. Praktycznie wychylając to do końca. Ten napar i idę w tą stronę, gdzie Astrid znikna. Ty, Fred, niuchnij to. I podtykam mu pod nos kubek, który zostawił Kos. Tak, ja go wącham i korzystam z talentu wyczulony zmysł smak, czyli muszę trochę zanurzam palec, wycierając jakby osad z dna i wsadzam go sobie do buzi, żeby spróbować rozpoznać, co też mogło się w tym kubku znajdować.
Oczywiście staramy się to zrobić tak w miarę dyskretnie, nie tak, wiesz, ostentacyjnie. Dobrze, to wykonaj test. Czy potrafisz wyczuć smaki, które innym umykają? Tak brzmi talent. No tak, i dlatego wykonujesz test na swoją percepcję, byśmy zobaczyli, co wyczułeś. Alright. Na percepcję? Mhm. To 2 poziomy sukcesu. Zamoczyłeś palec, spróbowałeś i zorientowałeś się dość szybko, podobnie tak jak Koz, że jest to mieszanka, która ma pobudzić zmysły, troszkę uspokoić, ale wydaje ci się, że ilość środka uspokajającego jest dość duża. Możliwe, że po wypiciu tej całości Koz w najbliższym czasie poczuje się bardzo miękki. Dosłownie. No, informuję oczywiście moich przyjaciół o tym. Kosa już nie informuje, że on już poszedł. Aha. Tak, my dwaj zostaliśmy. No więc informuję Iwa. Widzisz? Mówiłem, że coś tutaj się święci. Póki co, Fred, grajmy kartami, jakie mamy. Niech niczego nie podejrzewają. Ale musimy mieć na oku Kosinę. No, to jak on będzie przecież w innym... Jestem pewny, że coś... Jestem pewny, że coś wymyślisz. Klepie cię przyjacielsko w plecy, a sam zakrzykuje... No to jak? Woda gotowa, drogie panie? Nie ma na co czekać, chyba. Butelczyna. Albo dwie. I tak udaliście się do pomieszczenia, zanurzając się w baliach wraz z śmiejącymi kobietami. Było to przyjemne uczucie. Minęła godzina, półtorej, dwie. Rozmowy o niczym. Deszcz zacinał potężnie. Pioruny uderzały. Lecz w pewnym momencie z głównej sali można było usłyszeć trzaśnięcie drzwi i bardzo podniesioną rozmowę. Jednak wy byliście już pod wpływem alkoholu. Lekko kręciło wam się w głowie i chyba nie zważaliście za bardzo uwagi na to, co tam się dzieje. Tam to znaczy gdzie? W sali obok, głównej sali. No, ja nie zważałem, grając swoją część roli. Liczę, że Fred ogarnie sprawę. Główną salą to się nie zajmowaliśmy chyba. Tak, tak, nam chodzi o tą salę z Fredem, z Kosem. Tak. A to nie tam są te odgłosy, to są z sali głównej. No to nie. Na razie martwimy się bardziej Kosem niż tym, co dzieje się w sali głównej. Jasne. Poprosiłbym was obu o wykonanie testu na mocną głowę, czyli na spożywanie alkoholu. Test wymagający na 0. No dobrze, to ja minus 10 jeszcze, bo zmęczony. Ale to i tak się udaje. Mnie nie. Jasne. To otrzymujesz jeden stan upojenia alkoholowego. W tym momencie wszystkie testy związane z ruchem i percepcją są na minus 10. Tu mi natomiast, Iwo, wyszło, tak? Jeden poziom sukcesu. Jasne. To pozostajesz nadal na jednym poziomie zmęczenia, chociaż biorąc pod uwagę, że spędziłeś ten czas w Bali, to w sumie możesz go odpisać. Myślę. Rozgrzałeś się też, więc to zadziałało na twoją korzyść. Drzwi trzasnęły. Widzicie, że w nich stanął mężczyzna. Obok niego natomiast znajduje się pomagier właścicielki, a mężczyzna jest całkowicie przemoczony, jest blady. Dostrzegacie, że ma przewiązaną chustę wokół szyi, ma bogate ubranie, mniej więcej tak na oko 40 lat, jest wściekły, trzyma w ręku miecz, a w tym momencie kobiety zaczynają krzyczeć. On natomiast rusza bez słowa. Jebane kurwy! Zapierdolę i zaszlachtuję was! Jebane! Macha mieczem przed sobą. To jest chyba moment, w którym ja wstaję z bali, nagi, tak jak w niej leżałem, wystawiam rękę z uniesionym palcem i mówię,
Przepraszam pana, chwileczkę. Zanim pan będzie kontynuował, chciałbym wiedzieć, o co chodzi. Widzisz, że on jest wściekły cały i macha mieczem i rzuca się właściwie na odlew, tak, że uderza w twoim kierunku. Osiągnął no to... 4 poziomy sukcesu. Dobrze, to ja w takim bądź razie będę próbował kontratakować, to znaczy będę chciał przejąć i przerzucić go może, albo coś w tym stylu. Zobaczymy. To jest moje czyste W. No, nie wyszło mi to. No więc spróbuję użyć drugiego punktu szczęścia i przerzucić. A, czy ja mogę pomóc w jakiś sposób? Możesz na przykład spróbować, to dasz mu plus 10 do tego testu, Iwo. No mi się udało, ale na 0 niestety. No, ma 4 poziomy sukcesu. Tak, tak. Wiesz, to no, i trudno. Tak. Sporo do przebicia. Tak. Ja bym chciał tak by pomóc Iwowi, rzucając się temu facetowi w nogi. Żeby po prostu wytrącić go z równowagi. Jasne. Myślę, że i tak on trafia odlewem swego miecza w głowę Iwa. Uderzył cię, ty wpadłeś z powrotem do bali wody, chrusnęło. On nie atakował ciebie, żeby cię zranić, tylko właściwie tak odrzucić na bok i kieruje się do najbliższej kobiety, która próbuje uciec z bali. Ale w tym samym momencie ty, Fredzie, zrywasz się, by złapać jego nogi. I co, ja mam testować walkę wręcz, czy co? Tak. O Jezu. Próbowałem tego uniknąć, no ale dobra. Jeszcze na minus 10, tak? Tak. 3 poziomy porażki. On ma 4 ponownie poziomy sukcesu. Rzuciłeś się, ale będąc pod wpływem alkoholu, on tylko kopnął ciebie, gdzie ty przyturlałeś się po ziemi nagi i uderzyłeś plecami o ścianę, a on beznamiętnie ciął w kierunku pierwszej z kobiet. Jednak ta odskoczyła na bok, padła na ziemię i odczuguje się, próbując złapać cokolwiek. Kiedy człowiek właścicielki próbował go złapać, mężczyzna z mieczem jakby był w transie. Po prostu odskoczył na bok i sprzedał mu potężnego liścia. Także mężczyzna złapał się za twarz, rozejrzał i chwycił w tym momencie popałkę, która znajdowała się nieopodal na jednym ze stołów. Kobiety z krzykiem, jedna z nich wybiega na zewnątrz, druga natomiast próbuje wydostać się przez okno, a ta trzecia, łukając, znajduje się przy ścianie. Kolejności inicjatywy. 30. To myślę, że Fred jest pierwszy. Tak, zdecydowanie. No co, ja chwytam, co jest pod ręką. Pytanie, co jest pod ręką? Wiesz co, rzuć na swoją percepcję i w zależności od tego, jak dobrze ci poszło, ocenimy to, co widzisz koło siebie. Jakby to niech będzie takim określeniem po prostu twojej pozycji w tej scenie. Dobra, 1 poziom sukcesu. 1 poziom sukcesu to myślę, że może znajdować się prosty przedmiot, którym jesteś w stanie walczyć. Może być to sztylet, mogą być to kamienie od twojej procy. Czy wiesz co, jakbym miał kamienie od procy, to pewno miałbym też i proce, ale faktycznie chciałbym znaleźć coś. Rozglądam się za tym, czymś będę mógł rzucać, bo moje umiejętności walki wręcz są... To pusta butelka. Nikczemne. Pusta butelka. Tak, butelka, którą piliście. Tu są ustawione na stoliku butelki, które wypiliście. Tak, więc biorę jedną i rzucam w niego. Okej, okay, wykonaj test. 2 poziomy sukcesu. Butelka rozbiła się na nim, on się zatoczył i wrzasnął. Spojrzał w twoim kierunku i chce coś powiedzieć, ale zanim zdąży powiedzieć, to pierwszy będziesz ty, Iwo. Mhm. Więc ja wstaję z tej bali, do której wpadłem przed chwilą, ocieram oczy i mój wzrok spada na wiadro. Wiadro z gorącą wodą, którą całkiem niedawno przyniesiono, żeby sobie dolać do bali. Wyłażę na zewnątrz, podrywam to wiadro i mam w planie po prostu chlusnąć gorącą wodą w twarz rozkojarzonego mężczyzny. Mhm.
No i to jest jeden poziom sukcesu na umiejętności strzeleckie, jeżeli tak to mogłem. Jasne, to rząca woda została na niego wylana, chwilę temu dostał butelką, zatoczył się, rzucę na jego w takim razie odporność, czy przytrzymam swój miecz dalej. Miecz, upuścił miecz, złapał się za twarz i zaczyna wrzeszczeć, osuwa się i próbuje uspokoić. Dwie kobiety wybiegły, jedna na zewnątrz, druga przez okno, wywróciła się i słyszycie, jak wrzasnęła z bólu, bo spadła na coś prawdopodobnie twardego. Trzecia z nich cały czas łkając, ta blondynka, siedzi przy ścianie i tylko przytrzymuje koc, zasłania się nim, patrząc na to, co się dzieje. Mężczyzna pomału uspokaja się, ale wciąż jego twarz jest czerwona od żaru, w szczególności wody. Patrzy po was i rzuca. Pieprzone kurwy próbowały mnie zabić. W nocy próbowały poderżnąć gardło i wyrzuciły mnie prosto do Styru. One są moje. Należą do mnie. Mogę z nimi zrobić, co chcę. Myślę, że ostry koniuszek jego miecza, który upadł, a który ja podniosłem i przystawiłem, żeby troszkę ochłodził i ostudził jego gorącą głowę, powinien skupić jego uwagę, kiedy ja mówię... Powiem tak, chciałem grzecznie, to żeś zrobił burdę. Jeżeli ci te kobiety czym zawiniły, ja nie będę stał na drodze, co byś wywarł sprawiedliwość. Ale panie, nie zaczepia się ludzi w kąpieli. Nie płazuje się mieczem. Więc zanim one odpowiedzą przed tobą, ty będziesz musiał odpowiedzieć przed nami. Coś ty za jeden. Jestem Olgierd. Czarny szpak. To, żeś się wpakował, ptaszyno. No i dobrze, panie szpak. Bie uciekają! Ach. Daleko nie uciekną w tą pogodę. Szczególnie na Golasa. Teraz będzie tak. Wstaniemy. My się ubierzemy. No i niestety zejdziemy sobie na dół, bo będziemy sobie musieli podyskutować. Przerwałeś nam bardzo miłą kąpiel. Wyśpiewasz nam wszystko, co i jak. Ustalimy zadośćuczynienie, a wtedy... Być może... Będziesz mógł wrócić do zajęcia, które zostało ci tak brutalnie przerwane, zrozumiano? Tak. Zrozumiano. Stań sobie tutaj grzecznie, ja się ubiorę i my zejdziemy. Ja w tym czasie mrugam do Freda, dając mu znać, że przejmuję sprawę, zajmę się nią i kiwam głową w kierunku pokoju obok, w którym powinien znajdować się kos. No, panie szpak, po schodeczkach na dół. Pogwarzymy sobie troszkę. I bez numerów. Tak, ja porywam tylko jakiś leżący w pobliżu ręcznik, przewiązuję się nim w pasie i bez pardonów wchodzę do pokoju, w którym powinien znajdować się kos, o ile drzwi są oczywiście otwarte. Podchodzisz do drzwi, uchylając je. Patrzysz do środka, ale... Cóż, 2 godziny temu... Kosie, wszedłeś do bali. Przygotowany był trunek obok. Dobre estalijskie wino. Sączyłeś je. Drzwi otworzyły się, a za sobą usłyszałeś kroki. Słyszałeś odpinane ubrania, chwilę później poczułeś za sobą ciało tej kobiety. Poczułeś rozluźnienie i przyjemność. Było dobrze. Do czasu. W pewnym momencie twoje zmysły zaczęły odlatywać coraz bardziej, a i słowa stały się niczym szpilki, które odciskały się w twojej pamięci, choć za bardzo nie byłeś wiele w stanie się bronić. Józefa nie ma. Poprosiłam, by mój człowiek sprawdził i na nabrzeżu nie ma jego barki. Zostawił was taką pogodę.
Jesteśmy dużymi chłopcami. Potrafimy o siebie zadbać. Nie potrzebujemy Józefa, a na pewno nie potrzebujemy go tutaj, w tej bali. Na pewno, ale faktem jest to, że dostał ode mnie towary o wartości prawie 50 złotych koron i nigdy nie wrócił. A wy przychodzicie w jego imieniu. Powiedzmy, że jestem w stanie odliczyć, oceniając ciebie i dzisiejszy wieczór, nawet 10 złotych koron. Elf to dość wyjątkowe spotkanie. A ty jesteś bardzo miły. Jednak wciąż pozostaje 40 złotych koron. Więc powiedz mi, ile masz w swojej sakiewce? W mojej sakiewce... Obawiam się, że niewiele tam pani znajdzie, ale jeśli dasz mi szansę, wyceniano mnie w moim życiu na zdecydowanie więcej niż 50 złotych koron. Wykonaj test charyzmy. 28. Właśnie wykonałem rzut na to, jak wpłynął Kosi jeszcze, w sensie jak ona zareagowała na to. Czy jeżeli wyrzuciłem 11, to ona tak bardzo oparła się temu, czy 11 to oznacza, że się w nim zakochuje? Znaczy to zależy, co rzucałeś, nie? Jeżeli ona rzucała na opanowanie jakąś tam odporność, to raczej zupełnie... To raczej ona jest w stanie przejrzeć jego gierki, tak bym powiedział, nie? A może nawet sama nim zmanipulować. Mhm. A jeżeli to by, jakby Kos rzucił 11, to ona mogłaby się w nim podkochać. Okay. Więc raczej słabo Kosowi idzie. Mm. Nie dziwota. To zróbmy tak. Ona dolewa ci trunku. Ja mogę wykorzystać punkt szczęścia. Poczekaj, wykorzystam punkt szczęścia. Aha. Zobaczymy. Może coś tam jest. Na rzeczy, no. Może coś tam jest napisane, jakaś miłość. Elf i kobieta bez oka na przodzie. No niestety, tylko 4 punkty lepiej. Z 28 na 24. Ona dolewa ci trunku jeszcze. Patrzy na ciebie i rzuca. Zróbmy tak. Dzisiaj wieczorem jeszcze spędzimy czas, ale żebym zapomniała o tym, co jest mi dłużny, Józef, jest coś, co chciałabym bardzo odzyskać. Zostało mi to zabrane. Cóż to takiego, Astrid, jeśli możemy sobie mówić już na ty? Podróżujesz z łowcą czarownic i ziołkiem. Chyba że zmieszkiem. Nie wnikam, czym się para. Ale moglibyście we trzech bardzo mi pomóc. We trzech? Później tylko ty. No to liczyłem. Przekonaj swoich towarzyszy. W diabelskim dole kiedyś w okolicy tamtejszej byłam. Kręci się tam grupa pewnych rzeźmieszków, może i mutantów, nie wnikam. Bardzo zależało mi na złotej szkatulce, która została tam pozostawiona. Szkatułka ta należała do Wittgensteinów. Teraz jest w ich posiadaniu. Niestety, całe to zajście przypłaciłam własnym okiem. Może byłbyś w stanie przynieść dla mnie tą szkatułkę. Jest dla mnie bardzo ważna. A jeżeli byś to zrobił, ja zagwarantuję ci niewyobrażalne wspomnienia i chwile. Ale... Myślisz, że cały czas jest w tym diabelskim dole ta szkatułka przez te lata, czy... Oczywiście. Jestem tego pewna. Nie bez powodu ta kobieta o imieniu Etelka się tam udała. Jestem pewna, że tego szukała.
A, zawsze te inne kobiety gdzieś tam bruszą, ale Astrid... Dla mnie liczysz się tylko ty. Żadna tam Etelka i nie Etelka. Oczywiście zrobię to, co prosisz. Mhm. Wykonaj jeszcze jeden test charyzmy, jakby po tym, że tutaj było to fejlowanie i ty zrobisz to dla niej, a teraz jak bardzo na nią wpłynąłeś. Moje słowa zamieniają się w bełkot, to po prostu jest już za dużo alkoholu, ja nie wiem, co się dzieje. Jasne. 97. Okej, super. Słuchaj, to ty mówisz do niej, patrzysz na nią, po prostu cały czas wpatrujesz się w nią i słuchaj... I mówisz, wiesz co, żanuję cię. Jesteś najlepsza. Ona wyszła z bali. Twoje oczy, twoje oko, oczy twoje są przepiękne. Ty wyszedłeś z bali za nią, właściwie się w nią teraz wtulasz i czujesz, że jest naprawdę ciepła i przyjemna. I to jest też ten moment, kiedy otwierają się drzwi. I ty, Fredzie, stoisz, patrzysz i widzisz półprzytomnego, narąbanego w trzy dupy kosa, który tuli się do tego wypchanego niedźwiedzia, który jest w rogu pomieszczenia. Kos? O, Astrid, twoje włosy są bardzo delikatne. Wszystko się... Podchodzę do niego i tak z całej siły wymierzę mu takiego siarczystego... takie siarczyste klapnięcie w pośladek. Taki siarczysty pocałunek w dupę. ale piecze. Ojojoj. Kos. Bret, co ty tu robisz? Robota jest. To prawda. Astrid nas o coś poprosiła. Zaraz wszystko wam wyjaśni. Szkatułka złota jest do przyniesienia. No, ale... Dobra, o co chodzi? Naciągam, patrzę, czy gdzie są jakieś moje kalesony, czy... cokolwiek, co mogę na siebie zarzucić. Twoje kosony są tam, gdzie były. O co chodzi? Sprawa jest. Idę w twoim kierunku. Ubieraj się i złaź na dół. Naciągam, biorę te rzeczy, które potrafię gdzieś tam znaleźć. Zataczając się, idę za Fredem. Nie tak szybko, Fred. Chodź, bo ty się do jakiegoś wypchanego niedźwiedzia przytulasz, a my prawie z Iwem żeśmy głowę stracili. I to nie jedną. No ale gdzieś się te głowy stracili? Myślałem, że wy z dziewczynami w Bali... figlujecie. No z dziewczynami w Bali właśnie byśmy głowę stracili. Znaleźliśmy chyba właściciela kapelusza. Albo właściwie to on znalazł nas, ale no złaź na dół, bo nie wiadomo, może... No idę, no. Pomocy. Schodzę dwa schody na raz. Patrzę się, co się dzieje dookoła. Schodzisz na dół i widzisz, że owinięty w ręcznik trzymający miecz stoi Iwo. Natomiast naprzeciwko niego siada przy stoliku mężczyzna, który ma całkowicie przemoczone ubranie. Jest bardzo blady, ma owiniętą wokół szyi chustę, która jest przysiągnięta krwią. Oprócz tego w rogu pomieszczenia siedzi kobieta, blondynka, która cały czas patrzy nerwowo i nie wie, co zrobić. Uderza także okiennica otwartego okna nieopodal. Otwarte są także drzwi na zewnątrz. Nie ma natomiast Astrid. Jest tutaj natomiast jej pomagier, który w tym momencie podchodzi do drzwi, je zamyka i także zamyka okno. A mężczyzna jest ubrany, ten, który przemoczony, ma bardzo bogate ubranie. Jednocześnie myślę, Kosie, że rzuć na swoją wiedzę o świecie. Przekonamy się, czy jest twoim... czy go spotkałeś na swojej drodze. Nawet jak go spotkałem, to nie pamiętam. Bo wszystko mi się trochę tak kręci w głowie. A na minus ilu? Na minus... nie wiem, na co rzucałem, ale 85 życia. Wiedza... Imperium. Z inteligencji. Z inteligencji? No to minus 3. Mhm. Wydaje ci się, że go kompletnie nie znasz. Siadasz z boku i kręci się w głowie. Mi się kręci w głowie i tylko do tego służącego mówię... dzięki, chłopcze. Z kąpieli wyszedłem, jeszcze by mi gardło przewiało.
siadam przy tej, w zasadzie tak siadłem i tak widzę, że siedzę koło tego zakrwawionego gościa, więc tak wstaję ostentacyjnie i tak siadam koło tej kobiety, tak, panienko, czym mogę służyć? Przepraszam tutaj za taki, że musi pani oglądać tutaj mojego roznegliżowanego towarzysza. Jestem Kozilo, znany muzyk, bard, artysta. Ale myśmy już rozmawiali. Myśmy już rozmawiali? Chrząkam znacząco. Wszyscy spoglądają na ciebie. Więc kiedy zapadła już cisza, a Kos przestał się wiercić, to ja spoglądam w kierunku mężczyzny i mówię, no szpaku, zatem krakaj. O co tu chodzi? Szpak? To jest szpak? Patrzysz, tak, szpak. Jak się to mówi, ale... Szpak? Szpak był... Nie był blady i był młodszy. Dużo młodszy. No, a co tu się stało w ogóle, Iwo? Co to za szpak? Ignoruję Kosa, ewidentnie pijanego. No i spoglądam na naszego więźnia, czekając, aż się w końcu odezwie. Spływałem z tymi dziwkami. Miałem je przekazać do Wittgendorfu. Zapłacili. Jestem biznesmenem. To tak jak my. Też jesteśmy ludźmi interesu. Rozumiem, no i co? No i kiedy płynęliśmy? W nocy poszedłem spać. Myślałem, że łączy mnie jakiekolwiek zaufanie z moimi kobietami. Ale któraś z nich, bo nie wiem która, próbowała poderżnąć mi gardło, ale niefortunnie. Zacząłem krwawić i miotać się, a wtedy wypchnęła mnie na zewnątrz. Wpadłem do wody. Nie zatrzymały się, odpłynęły dalej. Brudziłem w wodzie. W końcu udało mi się dopłynąć do brzegu. O szczęście, że udało mi się też chustą obwiązać szyję. Jakoś zatamować to cięcie. I tak? Nie miały za bardzo gdzie inaczej płynąć. Wiedziałem, że w końcu dopłyną do dwóch wodospadów. Ruszyłem piechotą za nimi. Tyle w tej historii. Nie ma niczego głębszego. Nie ma w tym filozofii. Teraz jest tylko moja wściekłość na te jebane kurwy i chciałbym się dowiedzieć, która to taka mądra była? Co? Ty, Alicjo, może? Tuldziu. Zaraz będziesz sobie robił swoje rzeczy, jak załatwimy najpierw interesy, które mamy między sobą. Bo widzisz, my jesteśmy porządnymi podróżnymi i nie lubimy, kiedy nam się przeszkadza w odpoczynku. A wasze sprawy to wasze sprawy. Dobrze mówię, Fred? No, wiadomo, w końcu łowca czarownic rzadko kiedy się myli. Myje. Oddycham głęboko, ale ignoruję Kosa w dalszym ciągu. No więc słucham, panie Szpak. Jak myślicie? Jak zadośćuczynić porządnemu obywatelowi, którego wyciągnęło się z bali, wypłazowało się mieczem, zakłóciło spoczynek, a może nawet próbowano zabić? Gdybym chciał, to bym ciął! Zresztą, widzisz, że on się podniósł i wskazał na ciebie palcem. Zresztą... Ja nie pozwalam. Jakby ten miecz, który trzymam w ręku, kiedy on tylko próbuje się podnieść, zbliża się w kierunku jego klatki pierwszej. Cholero, ty! Nazwijmy to chwilą przypływu emocji. Nie miałem nic przeciwko tobie, panie. Chodziło mi tylko o nie, stanąłeś na mojej drodze. Nie miałem zamiaru ciąć, krzywdzić, cokolwiek. Dlatego sobie teraz gaworzymy. Miło i grzecznie. Ale... Mówisz, panie, żeś jest biznesmenem, a słabo ci idzie. Kolejny piorun uderzył za oknem. Kosie,
Wykonaj test na percepcję, bo ty jako jedyny brodzisz wzrokiem po wszystkich dookoła, jak i również po ścianie, ale to jest test na minus 30. Musiałbym zdjęcie wysłać. To. 100? 100. Słuchaj, Kosie, uderzył piorun i ty... Tak podskoczył. Nie. Ty patrzysz przez okno i jesteś przekonany, że za oknem coś widziałeś. Wstajesz i podchodzisz do okna. Patrzysz przez nie. Kolejny piorun uderzył. Z tyłu słyszysz głos Iwa, jak i również tego mężczyzny, ale nie zważasz na to za bardzo. I w tej jednej chwili dostrzegasz, jak na skraju wioski stoi postać. Ma kaptur. Jest mniej więcej do pasa wysokości, chyba niziołek. Ale trzyma w dłoni coś, co lekko się tli zielenią. Chyba pochodnia. Ale pochodnie nie są zielone. I w tej jednej chwili widzisz, jak ta pochodnia leci prosto w twoim kierunku. Dość szybko. Rozbija się przez szybę, uderza o ciebie i opada na ziemię. Ty się przewracasz. Wszyscy spoglądacie w kierunku rozbitej szyby. Widzisz, jak na ziemi leży bomba. O! Fajerwerki. I w tej jednej chwili trzasnęło, a dym rozszedł się po pomieszczeniu. Zielony dym, pochłaniając wszystko dookoła.